dobry, pożyteczny sparing, bo było dużo walki. Ta murawa w dalszym ciągu, tak jak w ostatnim meczu, no nie była taka, jakbyśmy sobie życzyli przez obfite opady deszczu wczoraj i dzisiaj. Także uważam, że było kilka akcji, które na pewno wyglądały bardzo dobrze. Z pewnością musimy kilka rzeczy poprawić, ale tak jak mówię, tej dynamiki, jest to zrozumiałe, że tej dynamiki czasami w tych decydujących momentach brakuje, ale jestem zadowolony, że mimo, że przegrywaliśmy 2-0, wygraliśmy ten mecz, bo to świadczy o charakterze zespołu i mentalności. Zobaczymy, co było dzisiaj z Pawłem Stolarskim, bo groźnie to wyglądało i ja się dlatego poszedłem zobaczyć, jak groźny jest ten uraz. Paweł nie mógł już zgiąć nogi, także musiał zejść. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych kilku dniach. Trzeba się zastanowić, czy przeanalizować popełnione błędy przy tych straconych bramkach, ale nie, uważam, że tutaj myślę, koncentracja i pewne założenia taktyczne nie były do końca wykonane, stąd te bramki, ale nie, generalnie uważam, że graliśmy od samego początku i wychodziliśmy spod pressingu, dobrze te skrzydła operowaliśmy skrzydłami, także mieliśmy kilka sytuacji, tak jak powiedziałem, powinniśmy to wcześniej już kilka bramek strzelić, no ale to wynika również z faktu, że jeszcze tej świeżości czy dynamiki nam brakuje, czy koncentracji przed samą bramką. Piłkarze czują te obciążenia, także każda jednostka treningowa, no coś nam, chcemy, żeby coś nam dała i tak jak dzisiejszy sparing, wczoraj mieliśmy dwa treningi, dzisiaj po południu również nie będzie tej tak zwanej regeneracji, mimo że była to forma przygotowania do tego, żeby za te 10-11 dni być gotowym do pierwszego meczu. Forma, jak te bramki strzeli, napawa naprawdę optymizmem, bo jest to rozegranie piłki, jest to strzał i z dystansu i taki, i od boku wejścia. Także jesteśmy drużyną, która potrafi grać w piłkę, to nie ulega wątpliwości. Rywalizacja dobrze wpływa na ten zespół i Alex Kowaczewicz, i Florian Sikowski, i Lewandowski zagrają bardzo dobrze. Także będziemy kontynuować to, co jest. Ta rywalizacja, tak jak powiedziałem, jest zdrowa. Każdy chce w tej drużynie wyjść w podstawowej 11 i będziemy coraz, z dnia na dzień będziemy coraz lepszym zespołem. Cieszę się, że Mati strzelił jedną bramkę z lewej strony w tym ostatnim sparingu. Dzisiaj wszedł również bardzo fajnie i wykończył tą akcję Karola Fili. Także pożytek, no ale będziemy dalej pracować, bo tak jak mówię, to nie wszystko na bramkach i na asystach polega. Trzeba mieć jakieś założenia, które trzeba wypełniać. Także jestem zadowolony z postawy i Matrasa, i tak jak powiedziałem, Sikorskiego i Lewandowskiego, bo uważam, i Karol Fila zagrał też również dobry mecz. Także dużo pozytywów.